Cześć wszystkim! Zgadnijcie, co dzisiaj robimy? Pracuję na planie filmu Ostatnia farma na Ziemi. A my będziemy jej w tym pomagać! Gotowi na futurystyczną kowbojską przygodę? Nie mogę uwierzyć, że jesteśmy na prawdziwym planie filmowym! Wow! To wygląda tak jak w komiksie! Był taki komiks? Tak! 327 numerów. No, 341, jeśli policzyć też historie poboczne. Wow! Świetne efekty specjalne! Zaraz! Czy to są filmowe sztuczki, czy... statek Ariany! Jak miło cię widzieć! Cieszę się, że na was wpadłam! Musiałam awaryjnie lądować! Chyba kończy mi się paliwo! Sprawdźmy, czy będziemy w stanie ci pomóc. Nie! Wygląda na to, że paliwem są tutaj dynie. Na pewno gdzieś tutaj rosną. A... Polly? W naszą stronę idą ludzie z ekipy filmowej. Musimy załatwić przebranie dla Ariany! Dobry pomysł! Dobrze, Lila. Pora, żebyś wykazała się swoim niesamowitym wyczuciem stylu. Pośpiesz się! Na szczęście moda prosto z farmy jest hitem tego sezonu! Chodź prędko ze mną! Czegoś mi tu brakuje. Aha! Idealnie! Świetnie wtopisz się w tłum! Już wiem! Dyniowa mini-moc! Gotowe! Udało się! Teraz Ariana ma pełny bak na powrót do domu. Ariano, jaka świetna stylówka! Zadziałała? Niezupełnie. Zobaczyli nas i od razu wiedzieli, że jestem kosmitką. Na szczęście udało nam się ich przekonać, że to tylko efekty specjalne. Doskonale! Dobrze, Ariano, twój statek jest gotowy do lotu. Dziękuję! Jesteście super! Czy może jest tam Shani Brown? Czekamy na ciebie na planie! To ja! A czy ty jesteś asystentką charakteryzatorki? To ja? Dasz radę, Lilo! Już lecę! To był świetny dzień na planie. Shani i Lila były wspaniałe, a reżyserka pozwoliła mi usiąść na jej miejscu. Dziewczyny, chyba odkryłam swoje powołanie. To zamienianie ludzi w kosmitów! Filmowe sztuczki to drobiazg przy naszych prawdziwych przygodach. Tak się cieszę, że wy dwie jesteście moimi najlepszymi przyjaciółkami. Zobaczmy nasze zdjęcia z planu. Cześć wszystkim! Tutaj Polly. Zgadnijcie, gdzie będziemy dziś pracować z babcią jako wolontariuszki? W miejskim zoo! Chodźmy! Kangur, koala, wombat. Gotowe! Wszystkie ulotki informacyjne o zwierzętach są w porządku alfabetycznym. Świetnie, babciu. Pójdę po następną partię. Zaraz wracam. No jasne. Będziemy tęsknić za naszą pandą, ale myślę, że to jest słuszna decyzja. O nie! Dokąd zabierają Bao-Bao? Nie chcę, żeby wyjeżdżała. Może mam jeszcze trochę czasu, żeby się z nią pożegnać? Cześć, Bao-Bao. Ja tylko chciałam się z tobą pożegnać. O niczym nie wiesz? I nie chcesz wyjeżdżać? Ja też wcale tego nie chcę. Chwila. Chyba właśnie wpadłam na pewien pomysł. Mini-moc! Polly! Bao-Bao! Megan, czy coś się stało? Czyżbyś też kogoś zgubiła? Nigdzie nie mogę znaleźć Polly!
Tak, niestety kogoś zgubiłam. Naszą tutejszą pandę. Nie ma poważniejszych problemów od zaginięcia jednego ze zwierząt. Polly, czy widziałaś gdzieś pandę? Jest duża, puszysta i niezwykle urocza. Nie, raczej nigdzie nie zauważyłam dużej pandy. Czemu to się stało dzisiaj? Miała wybrać się w podróż do Chin, żeby wrócić do swojej rodziny. Więc chyba wiem, gdzie może chować się mała panda. Och, Polly. Lepiej niech wróci na swój wybieg, żeby Megan przestała się martwić. Przepraszam, Bao-Bao. Teraz, gdy już wiesz, że jedziesz do domu, możesz cieszyć się nadchodzącą przygodą. Maxi Przemiana! To było smutne pożegnanie. Ale mam nadzieję, że kiedyś odwiedzę Bao-Bao w Chinach. Nauczyłam się dziś ważnej lekcji. Warto najpierw poznać całą historię przed podjęciem jakiejkolwiek pochopnej decyzji. Jak zmniejszanie pandy wielkiej. I to byłoby na tyle. Do zobaczenia! Cześć wszystkim! Tutaj Polly i Shani. Dziś zamierzamy spędzić całe popołudnie jeżdżąc konno. Niestety stadnina znajduje się daleko od miasta i bardzo rzadko mam okazję ćwiczyć jeździectwo. Więc pomyślałam, że może tym razem to stadnina przyjdzie do nas. W mini stylu. Polly, jesteś najlepsza! Nie mogę się doczekać, aż ją zobaczę. Pora na małą przejażdżkę. Ta-da! Wow, Polly! Nawet o czymś takim nie marzyłam. No i najważniejsze... Jesteś gotowa? Ale to jest super! Dobrze, Shani. Chcesz sobie przegalopować przez padok? Icha! To niesamowite! Mogę skakać przez przeszkody, nie wyjeżdżając z Littleton. Nie muszę wychodzić z domu! Wow, Shani!